Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andecy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dead by Daylight, a jest ze mną dzisiaj Natalcia Deseucio moje. Jest Grzesiu, Frodeusz. Cześć, witam. Tak, i moi drodzy, jest z nami dzisiaj Wicka nasza, jest Urszulcia. Ulcia, pozdrawiam cię serdecznie. O, czekajcie. Tak, Ula, buziaki. Ula, powiedz, ciskamy mocno. Hi. Mhm. O, Ula, powiedz hi. Także Ula się pewnie zaraz przywita. Bo wiecie, to tak też łatwiej jest grać z kimś, gdzie tam, jak się gramy na live'ach, czy to też prywatnie sobie pogrywamy. Jestem, tak, Ula jest. Bo to wiecie, to też nie jest random, tylko gdzieś bardziej możemy na to liczyć, że ta osoba nas ściągnie, pomoże, przybiegnie. Bo wiecie, z randomami to jest bardzo różnie, kolorowo i podróżnie, więc jakby tak. No i dzisiaj, słuchajcie, generalnie nagrywamy to w momencie, kiedy wszedł ten update urodzinowy, ta cała, jak się nazywa, Grzesiu? Tak fachowo. Na rocznicę. Piąta, tak, piąta, tak, no. Tak, piąta rocznica, no. Także, no tak, zobaczymy. Moja piąta rocznica pod koniec lipca na YouTubie. O! Pierwszego filmu. No. Moja w połowie sierpnia piąta rocznica. Naprawdę? Tak. Porobiło. I zobacz, ile ty osiągnąłeś. O, jest nowy ekran! O, no to... Tak. Dajcie mi zarazę. Takie coś mam. Ja mam chrum, chrum. Charity case. A, no tak. To suka ma po angielsku. No, tak, to suka ma po angielsku. I słuchajcie, bardzo liczymy, bo... Dalej są jakieś takie przesłanki, że ta mapa nowa Raccoon Police Department nie działa. Natomiast no, Desełko jest, wiecie, my z Desełko i z Grzesiem jesteśmy turbofanami tak naprawdę Residenta. I ja już na tej mapie grałem. Grzesiek, chyba nie grałeś jeszcze, nie? No nie miałem okazji. I tym bardziej Natalka nie miała okazji. No tak, teraz się odpali ta mapa. Więc ja bym tam... tak chciała, żeby oni zobaczyli, bo no naprawdę... fajnie by było. No mówię wam, że będzie ta mapa. A coś ci się tam na wyświetla. Na nasze pięciolecie, na pewno. Myśli? No dajcie no, to. Oczywiście, że kuźwa nie. Po co? Ale baloniki chociaż są, słuchajcie, na tych. Dawać, robimy. Wiecie co mogą sobie zrobić? No. Mm-hmm. Tylko ja nie pamiętam. LB, pamiętasz to, Maciuś? LB chyba, nie? Nie pamiętam na salcie. Zawsze obiecuję, żebyś pamiętał. Jezu, jest tak, Legion, ale... jest Legion! A. Widział mnie i Ulę. Dobra. W ogóle fajny pomysł z Ulą, dobrze. Że tak, tak, ale... O, dobra, on chyba wprowadza nas ten swój świetny tryb. Tak? Desełko, halo, wracamy tutaj, robimy genę ładnie. Ale to dlaczego ja słyszę... Zostawił mnie. No, bo to jest takie... On ma takiego perka, wiesz? To jest takie taka zmyłka. No. Chociaż w pewnym momencie zaraz tu przyjdzie do nas, wiesz? To... Ja się leczę. O, teraz, słyszysz jeszcze raz? Tak. No to teraz już idzie naprawdę. Aha, teraz idzie naprawdę. Tak, idzie naprawdę. Dobra, to ja go biorę na siebie. W ogóle były te dwa torty urodzinowe, więc będziemy mieć więcej punktów, kochani. On idzie za mną? No niekoniecznie. Lesełko, aha, idzie za mną. Dobra, idzie za mną, czyli ja leżę. Dobra, pierwszy. Ja wracam do Gena, tylko tutaj był totem, a ja potrzebuję totem zrobić, bo mam to zadanie z tej szczeliny całej, czy jak to się tam... Ej, aha, ja słyszę znowu jego muzykę! To jest ten perk, Grzesiek, co mówiłeś przed chwilką, o no tak, Jezu! Tak, tak, jest coś takiego. Oh my god. Ale to jest strasznie irytujące, muszę wam powiedzieć. No. Specjalnie to robi dziad. Co ja zrobiłem teraz? To było dobre. Dobra, my słuchajcie, oj, z Ulcią super, robimy no Gena. Teraz to stąd spadam. Róbcie ładnie Gena. Tak, bo za to są dużo punktów, bo są te takie balonowe, takie ładne. Wiecie co? Zostawił mnie. A wprowadził też cię w ten swój żółty paseczek, czy nie? Nie, właśnie się leczę, aha, więc zostawił mnie. Więc uwaga tam. Dobra, no my robimy Gena koło dużego. O, u mnie jest. U ciebie jest Natalka? O, ale nie lubię, jak jest ta muzyka. To uciekaj! Dobra, mamy to. Dobra. I Grzesiu, wiesz co? No. Bo rok temu, jak był ten event też, to były korony. Nie pamiętam, czy Natalka wtedy z nami grała w DBD? Już? Chyba grała, nie? Znaczy te aureolki takie nie, są? Nie, wiem, to... Aha, się robi. Weź, i teraz, Grzesiek, znowu są chyba te aureolki. Zobaczymy, jak to wygląda, bo w sumie nie sprawdzaliśmy. No to jest aż tak naprawdę mój pierwszy mecz i wszystkich pierwszy mecz na tym nowym. Już lesie znowu do mnie? Za mną jest, mnie goni. Ja znowu tą muzykę słyszę. Pizno mnie! Jakie to jest irytujące. Nie, denerwuje mnie to strasznie. No. A takie, wiecie, prześwitujące czerwone skrzynie, co to jest? To jest, ty to widzisz, bo masz tego perka na skrzynki. Mhm, tak. Więc możesz sobie ją otworzyć. No, otwieram. Jak ci się apteczka skończy albo coś, albo jakbyś miała czerwony klucz, wtedy mamy klapę i wychodzimy od razu. To jest piękne. Ula tam się widzę goni. Ulcia już leży, no. Dobra, mam połowę Gena.
Widzę ją tam, no. Ja się leczę znowu jakby. No, widzę. A czemu w takie matki Empatię jest gen? Bo jest zablokowany przez perka mordercy, że tam się Adon, coś takiego jest, nie? I nie mogę z tym nic zrobić. Na razie nie, musisz poczekać, aż się odblokuje. To zależy, ile jakiego ma perka. Czasowo to jest? Tak. O, tu mam klątwę, słuchajcie, mam totem świecący. Tylko pytanie, czy jest to ruina, czy jest to jakaś nawiedzona ziemia na przykład? I wtedy jesteśmy w dupie wszyscy. Jest! Jezu! Się gonię tu z nią. Dobra, zabrałem mu to klątwę, jakby co? Dobrze, to dobrze. I idę po... Aha, decełko ściąga ulcie. Okej, to wyleczymy. Dobra, ja zaraz będę leżał. Chociaż... Czekajcie, znowu mnie zostawiła. Nie wiem, czy czasem nie wróciła do się do nas pewnie leci, na bank. No. Kurde, ja tam miałem takiego chodźcie do gana tutaj, tu, bo jest czteroosobowy. Ale on idzie. Faktycznie. Wyszedł. Kur! Znowu ta muzyka, zwariuję tu. No, dostanę jak zwykle w pizdę. Nie wiem, czy ja mam wypisane na twarzy, że nic jestem nie powiem nawet. Ja też. Jakby zatkało. Ja nie wiem, czy ja mam na twarzy, że ja jestem najsłabszym ogniwem. Weselcio, już cię... To takie śmieszne. O Boże, na rejty upadek wylazłam. Jakby zostałem zaskoczony. No nie, on jest jeszcze w tych takich tych... O nie, teraz w tych kolcach. Teraz nic nie robię, żadnego łego nie robię, nie? Bo teraz jest inaczej nie. Troszeczkę, nie wiem czy Desełko gra, nie grała teraz, chyba z nami. Nie grała jeszcze z nami jeszcze. Tak? Nie grała właśnie. A o co chodzi, że? Teraz już nie spacjujesz, nie, tylko nie spacjujesz wciskasz spację tak jak skill check i przy genie. No. Że co? Znaczy to zobaczysz, za drugim razem, nie? Zawsze waliłaś w spację, no, nie? No i miałam problem, no. No a teraz nie, teraz jest tak jakbyś robiła te testy... Generator. Naprawdę? No. O w mordkę. Czy troszeczkę inaczej to. No to może być... Czemu? Nie, właśnie nie jest... tam masz taki duży pasek. Się, spokojnie. Desełcio. O Jezu, no nie skończymy tego gena, no kurde. Jakby idę na haczyk, kochani. Czemu tu przydaj się? Nie, poszła na moje w lewo. Dobrze, a mogę skończyć, zaraz cię zdejmę? Kogoś goni, nie wiem kogo. Tak, poleciała, poczekaj, ja tylko... No, już... ja w mordę zaraz dostanę znowu, nie będę powtarzała czego, w co dostanę. Ale... Dobra, to cię Ula ściągnie. O, thank you. To możecie mnie, Grzesiu, razem uleczyć tutaj. A nie, on tu przybiegł! Ty czajesz... Weź koleś i leci za mną. Czajesz to, leci za mną, Grzesiek, ja jakby mam drugiego haka. Tylko wlazłaś do piwnicy? Kto tam wlazł do piwnicy? A ja sobie weszłam. No weź, dajcie spokój, no dlaczego on tuneluje? To jest chamskie już. Chodź tu do mnie. Wezmę. No patrz, Grzesiu, no patrz, dziada! Wiem. No i mnie pod... naprawdę? Koda. Teraz ja dostałem w pizdę. No weźcie, no. Dobra, idę tutaj do sobie. Super. Natalka, ty tam żyjesz coś tego? Nie, już nie. Już wiem, no. Tam. A możesz się wyleczyć? Nie, on nie może, no, on mnie już bierze, ale wiecie co? Zastanawiam się, bo ona po prostu sama padła. O co chodzi? Bo ty miałaś... żółty pasek, więc nie wyleczyłaś. Pasek. Ty, ja ostatnio tak zrobiłem. Ja też. Zapomniałem o tym. To. I teraz skilczeki masz. I co teraz robimy? Okej, teraz muszę uważać, o co chodzi. Ktoś tutaj zaczął... Nie. Co? Gdzieś tam po las. Ej, łąka. Ej, patrz, jaki siul w ogóle! Chyba cię zobaczy! Ale to leci za mną, jak ja dopiero na haku byłem, serio? To jest po prostu rozgrywka godna mistrza, nie? Dobra, idę. Rozumiem, że jeden fail i koniec. Dwa faile, trzy faile. Idę do ciebie. No to co to tak? No weź, dupczaj! No jeden, Grzesiek, uważaj. No wiem, biegnie tutaj Franca. Czemu idę po Natalkę. Kurde. Tam, że jeden fail. No. No zostaw mnie, zostaw Natalkę, gnoju! Uciekaj! Czekajcie, może ja się podłożę, bo ja nie, się no, nie dajcie spokój, ja nie, no bez sensu, biega za wami. No ja leżę, no ja ginę. Jakby trafi. Ja ginę. No nie, no... Ranga będzie na minusie. Ale dziad, ale tunel w ogóle straszny.
O, kule takie jakieś na to. Takie to takie. Takie jakieś dziwne. No jakby umrzyłem, słuchajcie, no. Takie rzeczy. Z lasu. Z lasu. No i znowu przedobicie serce. Dajcie spokój, to nie jest normalne. O, przeleciał koło mnie i poleciał dalej, czajcie to? Czekaj, ja mam powiem, która ranga. Może cię nie usłyszę, no. Ja się skradałam. Ja oczywiście ranga na minusie. Robię bardzo, bardzo rzadko. Grzesiu, on jest na 15. To dziwnie gra jak na 15. A czekaj, tu sobie zobaczę jeszcze, czy... Wiecie, że mój pies patrzy się stricte znowu w tą ścianę cholerną. Cześć, wiecie co, my dzisiaj mamy odcinek pełen duchów. Tak, Natalka, słuchajcie, ma w domu ducha i jakby my jesteśmy zesrani, Natalka tam nie chce pójść, a Psiutek Tornado jakby się patrzy i tylko nastraja nas wszystkich, tak, jeszcze bardziej. Słuchajcie, ostatnio w tym domu po prostu ktoś umarł z rodzinki, nie? Także może nie jesteśmy, nie, może nie jestem sama, przestań. Ja wiem, strasznie brzmi. Jezus, idź tam, ale, zobacz. No, tam cały czas coś mi drapie i tak dalej, a pies to po prostu uszy ma, wiecie, nastrożone, leży, patrzy, czuwa. Słyszałaś teraz taki sygnał dziwny? Natalka w słuchawkach? Nie, ja cały czas słyszę dziwne odgłosy za ścianą. Nie, my robię to z wami. Pokój jest pusty, zamknięty, nikt tam nie chodzi, jestem sama. Pies wakacje czuwa, z duchami. Patrzy, słuchajcie, na ścianę. Ja cię nie zasnę, a ja sobie normalni. Gram w DBD. Przestańcie, ja Jezus. Będę płakał zaraz. Przestań, takie rzeczy nie istnieją. No tak, a potem ci wyjdzie biała dama. No pierdziele. Powiem, nie, gram w DBD, nie teraz. DBD Jezus, nie, grają. Weźcie. Tylko możesz pójść po Ulę w sumie, bo ona tutaj robi ten. Bo miałaś taki dziwny sygnał i w tym momencie Perk się odpalił, to taki żółty. Widzisz, on tak się jakby odlicza znowu. Bo miałaś sygnał przeczucia, że widzisz pana killera. Oj, nie widziałam. Słyszałaś też, no ja wiem. Idzie tu do mnie? Nie. Idzie, poszła do was. Poszła do was. Więc nie wiem, co tam chcecie. Uciekajcie, czy co? Nie, w ogóle ja się świecę. Aha, świecę się, bo zdobyłem jakiś totem. Znaczy, w sensie, pamiętam, że coś takiego było, że stoją takie randomowo gdzieś tam porozrzucane takie totemy. No. I można je dotknąć właśnie z tymi, gdzie te aureolki są, nie? I teraz się tak świecę dziwnie. Aha, Ula poszła. Natalka, w ogóle jaki drybing między drzewami, nie? To się ty mnie tam wraca. Obserwujesz. Tak, a co? Uważaj, uważaj! Uważaj! Natalia! Mhm, no masz, ciachnij mnie. A co tam? Tam pizdę z domu. Ała, aż gena wybuchła. Ej, ale dawno tego słowa nie używałam, bo też tego słowa chciałam wam powiedzieć. Mogę. Słuchajcie, ja wam powiem tak. Ale powiedzcie, że... Ja wam dzisiaj powiem tak. Czy to wypipkać, czy wykrakać? Nie, ja już nic nie robię, nie, to wrzucę. Tak się kiedyś mówiło. Nie. Słuchajcie, ja dzisiaj przed nagraniem, ja już w ogóle Natalki też nie denerwuję, bo my z Grześkiem zostaliśmy owrzeszczani. Słuchajcie, były problemy z mikrofonem u Natalki. Nie, być owrzeszczanym przez wesełko. Słuchajcie, te duchy wpłynęły na nią tak źle. Tak. Słuchajcie, były problemy z mikrofonem u Natalki. Teraz będzie mi wypominał, jak ja, słuchajcie, nikogo nie owrzeszczałam. Słuchajcie, ale powiedzcie mi, czy wy, i powtarzam, nie owrzeszczałam, jak byście zareagowali, wesełko, wiesz, bo źle cię słychać, ale, a w którą stronę masz napis? Ale my już tak delikatnie to mówiliśmy. Delikatnie. Tak jakby, słuchajcie, miała mikrofon w nie tą stronę, co trzeba, jak taka tempa strzała. Ale i słuchajcie, ja mówię, a możesz wysłać zdjęcie, a Natalka, nie, nie mogę! Nie mogę! Nie, nie mogę! A ja mówię, Grzesiek, ja się już nic nie odzywam, bo za chwilę będzie koniec. Jakby friendship over, nie? Tak. Tak, proszę cię, to nie ze mną te numery. Boże, gdzie to tak nie klapa? Ze mną te numery. Nie, gdyby był friendship over, to bym kurwa dzisiaj była w Opolu w ogóle. Co mówisz? Ja chcę tylko powiedzieć. Albo byśmy się postukali tak, ale by było fajnie. Ale byłoby stukane na przykład tak. Jakby wiadomo. Chcę tylko powiedzieć, że słuchajcie, że pogrzebała przy tym mikrofonie, co prawda, i nagle się okazało. Okazało się! Że brzmi dobrze! Tak. A czyli? Śrubka dokręcona w statywie i nagle jest lepiej. Tak, więc no. Nie wiem, co tam się podzieje. A może Grzesiek na taka nas, wiesz, ściemniła? Albo i przekręciła ten mikrofon. To jednak te złe moce faktycznie. Albo złe moce. No. Też tak może być. Ściana tak obok. Wiecie, ktoś mi rękę przyłożył do mikrofonu, o tak, wiecie, tak. Stajecie, no ja nawet nie wiem na przykład, nie? Ktoś mnie tu kizia. Może tak stoi, tak ci dycha, tak wiesz, tak do łóżka, tak wiesz, tak. Nie, mam pytań. Tak. Bo to wiesz. Nakręcajcie się więcej, no. Także. Przez was klapy nie słyszałem i nie... No przez nas, dziadu. W
wbiłeś rangę czwartą, wiesz? Tylko tyle ci powiem. No. Cholera, stąd. No, nie powiem to. Wpi tego no, z tą no. rangą. Nie, Natalka już nawet, urwą rzuciła, wiesz? Tak by... Oho. Weź! Poleciał, chodźcie, ja na przepokój. Ja nie wytrzymam, ja się w ogóle rozłączam stąd. To jest popieprzone mieszkanie. Jezus! Moi drodzy, i tym optymistycznym i nawiedzonym akcentem kończymy. Była Alcia. Nawiedzonym akcentem. Tak. Poczekajcie. Nie, dobra. No, byłaś, tak. Grzesiu był byłem, też. Ja byłem, ja też, tak, trzymajcie się, buzi, pa. Ja się już boję, co będzie po odcinku. Pa!